Dzień dobry wszystkim, mam na imię Kaciuszę i zapraszam na mój wyjściowy kanał. Od razu powiem, że dzisiaj mam trochę taki dziwny głos, dlatego że w zeszłym tygodniu złapałam wirusę i nawet w jakimś momencie pomyślałam, że tamten odcinek, gdzie rysuję swoje życie, Dromele, będzie symbolicznie ostatnim na moim kanale. Przestraszyłam się i na szybko wrzuciłam jeszcze odcinek w piątek z miejscowości Sudek. Naprawdę źle się czułam, ale nareszcie ja umiem mówić i mogę nagrywać, więc dzisiaj będziemy rozmawiać na temat najbardziej znanych Polaków w Rosji i akurat będziecie mieli możliwość zgadnąć tych osób i zaczynamy. Ale tak sobie myślę, że pierwszą osobę chyba nie zgadniecie, ale u nas każdy, nawet niemowlak, wie kto to jest i to jest radziecka i rosyjska piosenkarka estradowa, aktorka, ludowa artystka ZSRR. W 1955 roku w Gdańsku po konkursie ona otrzymała skierowanie na studia w ZSRR. Pojechała studiować do Leningradu i w tym samym roku w noc sylwestrową zaśpiewała po polsku piosenkę Czerwony autobus i uzyskała miłość publiczności. Śpiewała 4 razy na bis i po tamtej nocy o niej się dowiedział cały Leningrad. Ty pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobre miasto witam mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daj mi Warszawie każdy dzień. Utwór Nasz sąsiad akurat też zaśpiewała włoska piosenkarka Ingrid. No, kto to jest? To jest, powiem po rosyjsku, Edita Piecha, po polsku będzie Edyta Stanisławowna Piecha. Bardzo znana postać. Oprócz tego jeszcze jej wnuczek jest Stas Piecha, jest też bardzo popularnym śpiewakiem u nas. O następnej osobie na pewno wiecie, na pewno 100%. To jest polska aktorka filmowa i teatralna. W latach 60. i 70. urodziła za symbol seks-bomby polskiego kina. U nas ona jest najbardziej znaną polską aktorką po filmie Ironia Sudby. Ten film polecam każdemu zobaczyć. To jest tradycyjny film u nas sylwestrowy. 31 grudnia na wszystkich kanalach w telewizji mamy ten film. I każda rodzina po prostu czeka na ten dzień, żeby zobaczyć jeszcze raz ten piękny utwór. Chyba macie nazwę Szczęśliwego Nowego Roku. Za udział w tym filmie w 1977 roku uzyskała Nagrodę Państwową ZSRR. I to jest, to jest oczywiście piękna, niesamowita, niepowtarzalna Barbara Brylska. Kolejna osoba. Imię tej piosenkarki pamiętają miliony, pomimo faktu, że od 30 lat jej nie ma z nami. Jej piosenki nadal ekscytują duszę, a kryształowy głos przenika do samego serca. Ona śpiewała w 7 językach. Ona jest uważana za polską piosenkarkę pop, ale publiczność rosyjska, sowiecka, radziecka uważała ją za swoją sowiecką osobę. Ta piosenkarka nazywa się Anna German. Kolejna osoba to będzie nareszcie mężczyzna. On nazywa siebie, sam siebie przyjacielem Rosji. To jest polski polityk, to jest działacz, obrońca praw człowieka. To jest pierwszy szef Związku Narodowego Solidarność. No to już chyba na pewno wiecie, kto to jest. Oraz on był prezydentem waszym od 1990 roku do 1995. Jak to trudno wymawiać. Oczywiście, że to jest Lech Wałęsa, tak mówimy. Lech Wałęsa. Kolejna bardzo znana polska osoba u nas to jest piosenkarka, gitarzystka, nawet kiedyś zajmowała się lekkoatletyką. I w roku 2012 ona zaśpiewała w duecie z naszym też znanym Witasem, który ma taki cieniutki głos i on może długo krzyczeć. Tutaj może nawet dodam ten krzyk. I zaśpiewała piosenkę Śpiew żurawi. I to jest Maryla Rodowicz lub Maria Antonina Rodowicz. Szumam listiew gawari. Ale smaczny ten sok jest. Kultura na piąteczkę. Smaczny sok. Kontynuujemy.
Kolejny bardzo znany Polak, nie tylko w Rosji, na Ukrainie, ale na całym świecie, to jest polski poeta. Najwybitniejszy obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, pisarz, dramaturg, tłumacz i działacz polityczny. Epokowe dzieło, uważane za narodowe arcydzieło malarstwa słownego. Przez kilka lat mieszkał w Rosji i nawet stworzył sonety krymskie. Komunikował się z Puszkinem, najbardziej taki znany poeta u nas, Puszkinem, z Poliwym, z Bestużywym. No, i kto to jest? No oczywiście, że to jest Adam Mickiewicz. Kolejny bardzo znany polski pisarz, najbardziej opłacany pisarz XIX wieku. W rankingu rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zewnętrznych dotyczących publiczności czytanych autorów zagranicznych, on posiada pierwsze miejsce. Jest członkiem Akademii Cesarskiej w Petersburgu i ma Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Jest autorem Ogniem i Meczem, trylogii Potop Pan Wołodyjowski, Kamo Przybysze, która ukazała się na ekranach w 40 krajach świata. Między innymi ja bardzo go lubię czytać i mówiłam o tym w odcinku z najpopularniejszymi filmami polskimi u nas. I to jest oczywiście Henryk Sienkiewicz. Kolejna bardzo znana osoba i to jest po prostu mój idol. Lew Tolstoj powiedział, że Polaków można kochać już za to jedno, że mieli... To jest wybitny polski kompozytor, pianista, wirtuoz epoki romantyzmu, wychowywał się w Polsce, ale większe życie spędził w Paryżu. No oczywiście, że to jest Chopin, Fryderyk Chopin, tak mówimy, Fryderyk Chopin. Po prostu miłość na zawsze. Następny bardzo znany Polak to jest polski naukowiec z dziedziny astronomii, matematyki, medycyny, mechaniki, z czego jeszcze, z ekonomii. On jest autorem myśli o ogólnoświatowym grawitacji i heliocentrycznym układzie świata. Tak samo on udowodnił rotację planet wokół Słońca. A jeszcze, co mamy dziwnego, to, że do dnia dzisiejszego nie mogą znaleźć dwa starodruki, które były wykradzione, skradzione z biblioteki w Petersburgu tego człowieka, więc możemy spróbować odnaleźć, skorzystam swoim stanem i proponuję jutro o 9 się zebrać i pójść na poszukiwanie tych starodruków. A, no i oczywiście zapomniałam powiedzieć, kto to jest Mikołaj Koperniak, o którym wiedziałam jeszcze przed rozpoczęciem nauki, czyli przed pierwszą klasą, bo pamiętam, jak babcia opowiadała o planetach i opowiadała o nim. Od razu jeszcze powiem o jednej kobiecie, to jest polska naukowiec z dziedziny chemii i fizyki. Ona jest dwukrotną laureatką Premii Nobla. Oni też uczyłam się w szkole, ale chyba kiedy mieliśmy chemię, to od 8 klasy, bo ona otworzyła polonii i radii, polon i rad. Nawet pamiętam słowa, które ona kiedyś powiedziała, że niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć. I to jest Maria Curie-Skłodowska. Maria Curie-Skłodowska. Kolejny bardzo znany naukowiec. On pierwszy, kto zastosował termin witaminy. W wieku 20 lat on uzyskał stopień doktora habilitowanego. Przepraszam, habilitowanego. Opracował metody syntezy witaminy B1 i kwasu nikotynowego. Jeszcze przez długi czas pracował nad insuliną i jej produkcją i Polska dzięki niemu była trzecim na świecie producentem tego hormonu. To jest Kazimierz Funk. Kazimierz Funk. Bardzo znany polski naukowiec u nas. Bardzo znany. Idziemy dalej. Rosjanie zapamiętali go jako przeciwnika komunizmu. Dla wiernych kościoła rzymskokatolickiego on jest świętym. Dla świata to na pewno autorytet moralny. To jest pisarz, dramaturg, filozof historii, mistyk, fenomenolog, przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.
oczywiście, że to jest Jan Paweł II. O nim nie można nie wiedzieć. U nas każdy wie, kto to jest. Jeszcze zostały mnie dwie osoby, o których wątpię, że wiecie. Raczej u nas bardzo takie znane. Mają polskie korzenie. Akurat tata tego człowieka był Polakiem. I od samego dzieciństwa on porozumiewał się w dwóch językach, polskim i rosyjskim. On jest radzieckim i rosyjskim muzyk multiinstrumentalistą, artysta, poeta i wokalista bardzo znanej rockowej grupy Piknik. To jest Edmund Szklarski. I ostatnia osoba na dziś, o której chciałam wam opowiedzieć, to jest bardzo znana aktorka filmowa i teatralna. Zyskała sławę dzięki filmom Bączek, Na żywo, Ko-ko-ko, Kraina Oz i serialowi Olga, który niedawno oglądałam. Jest o życiu, jest bardzo śmieszny. Możecie sobie zobaczyć, polecam. Ona pochodzi z bardzo śmiesznej rodziny. Nawet mogę tak powiedzieć, dlatego że w akcie urodzenia matka zapisała w kolumnie ojciec Aleksander Siergiewicz Puszkin na cześć Puszkina, naszego poety. Nazwisko Trojanowa, ona nazywa się Jana Trojanowa, jest też owocem jej twórczości. Poza tym po dziadku pochodzi ze starego polskiego rodu Mokrzyckich. Ona jest bardzo u nas znaną, popularną, dobrą aktorką, która ma polską krew. A na tym niestety był koniec. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę wszystkim zdrowia, nie chorować, dobrego humoru i zobaczymy się w następnym odcinku. Pa, pa i bosiaczki z wirusem.